Witam Państwa niezwykle serdecznie. Uroczysty i niezwykle ważny moment dla województwa podlaskiego. Brama na wschód, początek Unii Europejskiej. Tak można by było krótko zdefiniować miejsce, w którym się znajdujemy. Tak często mówi się o naszym regionie. Dzisiaj Białystok to już Europa. W istocie dokument, który mamy podpisać, jest kluczowym dokumentem, który będzie odgrywał niezwykle istotną rolę przez najbliższe kilka lat. Kontrakt terytorialny dla województwa podlaskiego. W imieniu pani premier Ewy Kopacz chciałbym złożyć na ręce pana marszałka Dworzańskiego serdeczne gratulacje. Ten kontrakt jest bardzo ważny dla Podlasia i dobrze wynegocjowany. Te ogromne środki, które tu trafią, to kolejny impuls do rozwoju gospodarczego. Podlasie naprawdę stanie się taką bramą zachodu, przez którą inni aspirujący do tego lepszego świata będą wjeżdżać. Myślę, że wszyscy obywatele Podlasia powinni czuć te otwarcie na nową perspektywę, na nową szansę i rozwój. Podlasie naprawdę może z nadzieją oczekiwać tych kolejnych nowych rad i projektów, które przed chwilą pan marszałek przedstawił. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję raz jeszcze. Te 18,5 miliarda złotych, które wyliczyliśmy, że mogą być alokowane w województwie podlaskim, to jest realna kwota. I my wiemy, że województwo podlaskie ma potencjał na wykorzystanie tych środków. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten dokument stał się takim trwałym instrumentem do kreowania polityki regionalnej w kraju. Dziękuję.